take one. Po rusku. Czemu? A, bo oni nam dali ruską tą. Ruską tą. A czemu nie mają angielskiej? Bez. Ruską wiesz, nie dostałem. Po prostu angielskiej? Nie chcę tej ruskiej. Jakaś ostra przyprawa, na pewno. Chcesz sobie liznąć? Myślę, że jakbyś liznęła, to by ci żołądek wypaliło. O, jacie, ale ostre. Ale ja myślę, że chyba nie będę tego potrzebował, bo moje danie będzie chyba wystarczająco ostre, żeby już nie dawać takich papryczek. O, ale jak to w ogóle gęste takie. O, jacie. Co? Nie, przepraszam, to czosnek się przykleił tu. Przyjechaliśmy do jakiejś japońskiej restauracji. Bardzo ładnie wygląda. W ogóle mega klimat. W fajnym stylu zrobiona. Fajnie się tu siedzi. Taka inna w sumie niż wszystkie. Sprawdźmy, co oni tutaj jeszcze mają. A tutaj duże łyżki i pałeczki. Tylko trzeba pałeczkami umieć jeść. My to raczej chyba tymi łyżkami, Emma, co? Czy pałeczkami jesz dzisiaj? Zupę. Ty zupę pałeczką jesz? Pałeczkami będziesz jadła zupę? Nie wiem właśnie. Jakoś się to trzyma. Musimy się w końcu kiedyś nauczyć. No, trochę się umie, no ale... Ale chyba nie tak, żeby zupę jeść. To są w ogóle wielokrotnego użytku, bo to w takiej misce umyte. No i później co? Później się umyje, no... Wymyje się i... Wyciągnij to, jak już używałaś, no to one są czyste przecież. Kto by się tym przejmował w Tajlandii? Dobra, ja spróbuję sobie zjeść coś z mojej zupy. Nie wkładaj, nie wkładaj. Tutaj jeszcze jakieś chili. A tutaj? O, tutaj chyba pieprz, Dora. Ja pierńczę. Co? Bardzo rzadko spotykana przyprawa w Tajlandii. Pieprz. I to jeszcze tak ładnie wygląda, taki gruboziarnisty. O, jak ja lubię. Kurde, nie wierzę. Od dzisiaj przy... Od dzisiaj stołujemy się tylko w japońskich restauracjach. Miso soup. Thank you. Co to za miso soup? Jak to się je? O, jacie. Ale miso soup sobie Musia zamówiła. Wygląda dobrze. Która ledwo się mieści do tej zupy. No, łyżka się ledwo mieści do zupy, do misy. O, jak to ładnie wygląda. Jak ładnie paruje. Spróbuj. Nie, bo ja muszę nie. Za ciepło? Ja w ogóle nie wiem, którą z tego. Najwyższy to mi danie. No, bardzo szybko. Jak to może smakować? Jestem ciekaw. Dziwnie. Dziwnie? Po japońsku? Dobra, to teraz ja skosztuję. Ale też jaki ciekawy patent z przykrywką. O. I miso zup. Jest... Nie chłodzi się. Proszę bardzo. O, i para leci. Nie chcemy, zamykamy. Nie chcemy, otwieramy. Do tego o się daje ogólnie. A, tu przyprawy? A. O, wygląda wyśmienicie. Tu to jest biały, różowy ma farbę. Jak wiecie, to powiedzcie, napiszcie nam w komentarzu.
jest? Nie wiem, czy ktoś zrozumie. Co to jest? Co to jest? Napiszcie w komentarzu, bo Emma jest bardzo ciekawa. Co to na samej górze jest? Jest taka notka w klawiaturze. Blisko. Ale powiem ci, że te plastry tutaj, tego, tej świnki, to wyglądają wyśmienicie. Ja mam to pierwszy spróbować? Dobra, nie wiem co to jest, ale takie, to takie tajskie. Takie jakieś, nie wiem co to, czy to świnka, czy to co to jest? Nie wiem, można zjeść. O, ale to wygląda, moja jest ostra, więc ma inny kolor, bo jest dużo chili. Ale wygląda wyśmienicie. I ten plaster taki tutaj, ale jeszcze masz tyle makaronu? O jacie, ile tam jeszcze makaronu. Ciekawe, czy w mojej też jest makaron. Też mam z makaronem. Też mam z makaronem, nawet nie wiedziałem. No jacie. Ale dobra, biorę się za jedzenie. Przyprawa wcale nie okazała się taka ostra, jak się wydawała. I wychodzi na to, że to jest taka oliwa z oliwek jakby. I do tego jest dodane trochę chili. Wiem, co to jest. Co to jest? Też to w tej kuchni chińskiej ostatnio oglądaliśmy tylko ten. Kuchni chińskiej? Olej z chili, pamiętasz? Aha. Bo dodawali do wszystkiego, to pamiętasz to? A no tak, 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 tak. To samo oglądało właśnie. Na Netflixie o to ci chodzi. No, 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 no. I oni wszędzie do makaronów, do wszystkiego to dawali. Ja sobie też jeszcze trochę dodam. Ogólnie zupa smakuje całkiem inaczej niż wszystkie inne zupy. Ale to fajnie. Fajnie tak zmienić smaki. O, pięknie. I ja na przykład jestem bardzo zadowolony, że tu przyszliśmy, bo przynajmniej coś innego się w końcu je niż ciągle tylko papaje i ryż z kurczakiem albo z tym, golonką. Co akurat ryż z golonką uwielbiam i papaje też, ale od czasu do czasu fajnie coś zmienić. Talerz takiej ogromnej zupy, dobrej zupy, około 16 zł tutaj kosztuje. Także wydaje mi się, że jest to spoko cena. 16 zł za taki duży, naprawdę dużą miskę. Co? Jak tam Emma? Twoje smaki czy nie twoje? Bo są to zupełnie inne smaki. Ohydne? Naprawdę? Nie smakuje ci? Taka mała miseczka tutaj, no nie taka w sumie mała, myśleliśmy, że będzie mniejsza, kosztowała ta zupka 15 batów, czyli jakieś złoty 80. Nie wiem w sumie co to jest za zupa, ale za złoty 80 dziwna sprawa trochę, no ale ta za 16 opłaca się idealnie. Duża naprawdę miska makaronu, zupy, mięsa i w ogóle smaku. Jest tylko jeden minus tego jedzenia. To te niewygodne łyżki takiego dziwnego kształtu. Ta jest na przykład za głęboka, za szeroka. No, te mniejsze jeszcze, ale i tak ogólnie naszymi europejskimi łyżkami je się najlepiej. Śmieję się, bo ja tak chciała wyraźnie powiedzieć, tak chciała szczęko. Bo ja mi na razie nie może mówić. Mam problem z wymową. Ale ta na tej się więcej nabiera. No więcej się nabiera, ale właśnie tak, kurde, no gorzej im się je. Ciężko ściągnąć tam w ogóle, wypić wszystko, co się do tej łyżki naleje. Połowa zostaje. Restauracja znajduje się na Jongtiem, przy samej głównej ulicy, która biegnie wzdłuż plaży. Także łatwo bardzo ją znaleźć. No i ogólnie bardzo fajne miejsce. Polecamy. Ta ulica tutaj przy plaży, ta Beach Road, jest naprawdę na Jongtiem bardzo, bardzo, bardzo długa. Bardzo długa. I znajduje się tutaj mnóstwo różnych, przeróżnych restauracji. Naprawdę. Jak w jedną stronę, tak w drugą stronę to samo.